Siemanko moi drodzy, Damian Dąbrowski, Masy Klinika z nami, absolutny mistrz Polski dzisiejszego wieczoru, Daniel Myszkowski. Daniel, powiedz mi, jakie to uczucie, ponieważ czwarty tytuł mistrza Polski, ale pierwszy tytuł mistrza Polski w kategorii Open. Jak się czujesz? Coś nie do opisania, naprawdę, kurde, startuję już w tej federacji około 8 lat, czwarty, tak jak mówisz, tytuł mistrza Polski, teraz miałem rok przerwy. Po roku przerwy poprawiłem troszkę to formę i jak widać zaskoczyło Open. I od razu pytanie, czy jakieś dalsze plany startowe, czy będą to mistrzostwa Europy, czy jeszcze coś innego, wiesz już to dalej, czy to wszystko jeszcze na dzisiejszy wieczór sobie zostawiasz i będziesz musiał spokojnie pomyśleć? Wstępnie na pewno będę musiał wszystko jeszcze na spokojnie przekalkulować, ale myślę, że te mistrzostwa Europy jest to kusząca propozycja. Formę jeszcze można troszeczkę poprawić, trochę czasu jest, troszeczkę to wszystko dociachać i myślę, że będziemy próbowali atakować Europę szersze. Dobra, od razu powiem szczerze, ciachać tutaj nie ma czego, nie wiem, czy będzie tutaj widać to na kamerze. Ja tylko pokażę, jeśli... Zapraszam, troszkę bliżej, zobaczcie. Wiecie, co to znaczy? Ta skóra nie wraca. To znaczy, że jest, jak to Daniel mówi, bezczelnie, kurwa, sucho. I teraz... Kilka słów o twoich, bądźmy szczerze, chorych przygotowaniach, nikt się tak nie przygotowywuje. Powiedz mi, chociaż w dużym skrócie dla naszych widzów, jak to wygląda. Ostatnie 4 tygodnie, ilość kardio, ilość jedzenia, to wystarczy. Przez dłuższy czas u mnie kaloryka jest na poziomie około 1600-1800 kalorii. Głównie bazuje na białku, duża ilość, 300 gram, minimalna ilość tłuszczy, 20. Minimalna ilość węglowodanów, żeby poprawić to wrażliwość. I do tego 3 godziny kardio, sesje dziennie, trening siłowy. Bez żadnego nieodpoczynku, 7 razy w tygodniu trenuję. Także jeśli ktoś powie, że kulturystyka to jest łatwy sport, no to tutaj Daniel przykładem jest tego, że ten sport nie jest łatwy, jest bardzo wymagający, zwłaszcza jeśli chcemy osiągnąć tak brutalną formę. No i cóż Daniel, teraz chyba mogę Cię tylko poprosić o to, żebyś jeszcze ostatni raz pokazał nam tą bezczelną, brutalną formę, bo naprawdę przyjemnie się na to patrzy. Czas dla Ciebie.